Premier Donald Tusk zapowiedział, że jest przygotowany, rząd jest przygotowany do przeforsowania na gruncie, na terenie sejmowym ratyfikacji traktatu lizbońskiego, to znaczy upoważnienia do ratyfikacji traktatu lizbońskiego przez prezydenta, ponieważ zgodnie z konstytucją ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe pan prezydent, ale upoważnienie do takich czynności ma od Sejmu. W związku z tym Sejm chce mu takiego upoważnienia udzielić. Nie sądzę, żeby były w Sejmie jakieś sprzeciwy, chyba że pojedynczych posłów, dlatego że wszystkie kluby parlamentarne, łącznie z Prawem i Sprawiedliwością, nie mówiąc już o Lewicy i Demokratach, nie mówiąc o PSL-u, nie mówiąc o Platformie, są za ratyfikacją traktatu lizbońskiego i to ratyfikacją przez parlament, to znaczy upoważnieniem udzielonym prezydentowi przez parlament, a nie przez naród w drodze referendum. Partie, które miały wątpliwości co do samej ratyfikacji traktatu lizbońskiego, co do potrzeby tej ratyfikacji, po ostatnich wyborach zniknęły z parlamentu i niektórzy obserwatorzy sceny politycznej nie wykluczają, że taka właśnie była między innymi intencja Jarosława Kaczyńskiego, żeby nawet za cenę oddania władzy Platformie Obywatelskiej, żeby jednak i z parlamentu, i ze sceny politycznej w ogóle takich partii się pozbyć. Czy to prawda, czy nie, czy Jarosław Kaczyński miał takie intencje, no tego się nie dowiemy, chyba że od niego samego. Natomiast warto zwrócić uwagę, że w polityce skutki liczą się tak samo jak intencje, a może nawet bardziej, a skutek właśnie taki nastąpił. Czy zatem Jarosław Kaczyński swoim zwyczajem się po raz kolejny przeintrygował, czy też rzeczywiście straszliwym, makiawelistycznym ruchem taki skutek osiągnął, nie jest istotne. Ważne jest, że ugrupowania niechętne ratyfikacji traktatu lizbońskiego nas nie mają nic do powiedzenia, przynajmniej w parlamencie. Również i pan prezydent nie ma nic przeciwko temu, żeby to parlament go upoważnił do ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Pamiętamy, że nalegał, chciał być obecny w Lizbonie przy podpisywaniu tego traktatu, przynajmniej obecny, chociaż zgodnie z tym podpisy pod traktatem złożył premier i minister spraw zagranicznych w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Jak ta sprawa wygląda z punktu widzenia konstytucyjnego? No, można mieć wątpliwości co do tego, czy ratyfikacja przez parlament, dokonana przez parlament, to znaczy upoważnienie ratyfikacyjne, będzie legalne. Dlatego, że traktat lizboński nie jest traktatem zwyczajnym. Traktat lizboński ma to do siebie, że proklamuje nowe państwo, powstanie nowego państwa w Europie pod nazwą Unii Europejskiej i Polska staje się częścią składową tego państwa, co oznacza, że formalnie suwerenność państwowa Polska zostanie scedowana na to nowe państwo, bo nie może być tak, że państwo jest suwerenne i wszystkie jego części składowe, wszystkie jego prowincje też są suwerenne. Jeżeli powstaje nowe państwo, to ono ma atrybut suwerenności państwowej, natomiast jego części składowe mogą się cieszyć co najwyżej jakimś zakresem autonomii. I ten zakres autonomii mniej więcej szkicuje traktat lizboński. W związku z tym rodzi się takie pytanie, jeżeli traktat lizboński oznacza formalne zrzeczenie się suwerenności politycznej, to kto może takiego zrzeczenia dokonać? Odpowiedź jest prosta. Ten tylko może to zrobić, komu suwerenność polityczna przysługuje. A na mocy artykułu 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej suwerenem jest naród, władza zwierzchnia przysługuje narodowi,
a nie żadnemu organowi przedstawicielskiemu. Organy przedstawicielskie, organy władzy publicznej wykonują tylko uprawnienia płynące z suwerenności narodowej, wykonują uprawnienia płynące z mandatu, ale same zatem mogą tylko działać w granicach tego mandatu, a ten mandat nie obejmuje wcale, w każdym razie nic o tym nie wiemy, uprawnienia do wyrzeczenia się w imieniu narodu suwerenności politycznej, która narodowi przysługuje. Wyglądałoby zatem tak, że jeśli w ogóle ma być ratyfikowany traktat lizboński, to żeby być w zgodzie z konstytucją, upoważnienie do ratyfikacji tego traktatu pan prezydent powinien otrzymać od ogólnonarodowego referendum. Ale właśnie tego ani pan prezydent, ani żadna z czterech partii reprezentowanych w Sejmie do tego nie chce dopuścić, bo też i taka była intencja traktatu lizbońskiego, który był, jest właściwie taką zakamuflowaną postacią dawnego traktatu konstytucyjnego, który został, jak pamiętamy, odrzucony w dwóch referendach ogólnonarodowych we Francji i w Holandii, i żeby już takiego ryzyka po raz drugi nie prowokować, to tym razem zredagowano traktat konstytucyjny w postaci poprawek do dawnego traktatu, a więc i to jest właśnie traktat lizboński. I w takim razie pod pretekstem, że to nie jest żadna konstytucja Unii Europejskiej, tylko kosmetyczne poprawki do istniejących już porozumień międzynarodowych, że nie jest tutaj żadne referendum konieczne. Wygląda na to, że mimo nawoływania różnych środowisk, które, no co tu ukrywać, są niechętne ratyfikacji traktatu lizbońskiego albo chciały podnieść różne wątpliwości, wbrew nawoływaniu tych środowisk żadnego referendum nie będzie, co oczywiście jest bardzo takim przygnębiającą okolicznością, ale też ma swoją dobrą stronę, taką mianowicie, że jeśli zaistnieją jakieś sprzyjające warunki w przyszłości, to można będzie podnieść zarzut nielegalności tej ratyfikacji.